O ile zwiększy się długość przekątnej kwadratu, jeśli bok zwiększymy o 2? Więc tak, mamy kwadrat. I on ma bok A, tak? Jego przekątna wynosi dopiero gwiazdki. Aż się zwisią, czyli a kwadrat to jest d. Plus a kwadrat równa się d kwadrat. Czyli 2a kwadrat równa się d kwadrat. Z tego wyliczamy, pierwiastkujemy, czyli pierwiastek z 2. Czyli mamy taki kwadrat. A przekątna. A pierwiastek z 2. Jeśli bok kwadratu zwiększymy o 2. No to zwiększmy. Czyli będziemy mieć zamiast a musimy dać a plus 2. Więc podmieniam to a tutaj. Czyli teraz nasze d to się równa. A plus 2 razy pierwiastek z 2. To się równa. To razy to, pierwiastek z 2a plus 2 pierwiastki z 2. O ile się zwiększy? Zwiększy się o tyle. Widzicie, bo to nasze d było pierwiastek z 2a. To jest przed zwiększeniem. Tak? Po zwiększeniu nasze a zamieniło się na to. Po prostu podstawiłam się i wyliczyłam. I to, co samo nam zostało, czyli to było takie samo, no nie? I dodatkowo została taka miara. To o tyle nam się bok zwiększył. I dobra, podpunkt B oddzielnie nagrywam.